Jakie kochane siostry, tak się przytulają. O! No, tu witam się z wami w niedzielę, w kolejny dzień vlogmasu. Dzisiaj mam dzień make-upu, także dzisiaj jestem pomalowana. Jeszcze idziemy dzisiaj do kościoła na pewno. A tak oprócz tego to nie wiem co będziemy robić jeszcze. Jeszcze pewnie coś wymyślimy, żeby coś ciekawego robić. Łupiemy właśnie orzechy. Co, Lilka? Liluś? Wyciągasz orzechy? Są fuj fuj. Dobra, to masz. Ej, no co ty? Co ty? Co to za zębami? Ty! Run and run, all day long. Hold on the buses, beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. Hold on the buses, beep beep beep, all day long. The buses, brum brum brum, brum brum brum, brum brum brum. Dum 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 dum, brum brum brum, all day long. The baby and the buses, wah wah wah. The baby on the buses, wah wah wah, all day long. The mommy and the buses. The mommy and the buses. All the. Buda dla pieska. No, dalej. I co jest? Jest piesek? Jadę jak słonie. Idę dalej. To tym, Lileczko? Sama. No sama, tak. O, lale śpią w łóżku. No ale to przecież dalej mała to jest. Lalki śpią w łóżku. Lęciu. Bez takiej kapeczki. Up. Pana wstawienie. Jak stałem dzisiaj w tym kościele, tam co poszedłem za... Przecież. To zmieniłem miejsce. A. Spojrzałem na rysunki. Przecis? Jak zacząłem narysowaną świnię, tak? Kli? A raczej sposób, jak ona została namalowana, to po prostu jakby się widziało... Show me, ludzie. Miała takie uszy jak rogi, gdzie na tych uszach miała porobione kreski, tak jak mają te rogi. Ile ja mają te kreski w koło. Do tego buzie, tak jak były oczy i taka broda normalnie, taka podkowa po prostu, broda i taka śliczna. No, normalnie wygląda jak... Robimy właśnie soczek, to znaczy babcia z Lilką robią soczek. No, Lili tu jest, patrz. No. Poczekaj, Lęciu.
robimy właśnie domową pizzę. I Lena wałkuje ciasto. Poczekaj, Lenciu, uważaj, poczekaj, przesunę ciebie. Ale te co tu stoją, można pić? Tak, to są tutaj podzielone. Tak. Pip, pip. Pip, pip, tak. Super, tak, jeszcze w tę stronę, okej. Okay. Tu jeszcze, zobacz, tu jeszcze trzeba zgarnąć. Super. I tu jeszcze, na krawędzi. O, pięknie. Czy ja mogę jeszcze troszkę salami poprawić? Nie. No. Ale patrz, jeszcze troszeczkę babunia poprawi, troszkę. No i teraz salami układaj. Okej. Okay. Tak, poczekaj, daj Lilce też kawałek. No, Lili też położy. Tu. Tak, no jeszcze. No ta, o tak, Lili, no, Lili starczy, teraz Lęcia. Nie, Lilka, nie, ty już... Nie robię aż takie te, że masakra. Teraz ten ser, Luzia, daj tam. No i jeszcze ten ser. Nie, Lileczko. Lilka. Nie, mówiliśmy, że cukierek, ty już dzisiaj swój zjadłaś. No Lili, patrz, tu masz swój serek. Ten ser do końca to trzeba nasypać. No, zresztą, no najpierw jeden połóż. I Tomek właśnie kroi pizzę. Także gotowa jest. Żałujcie, że tego zapachu. To są pięcia film. Pyszna, pyszna, na pewno jest pyszna. Poszliśmy z Tomkiem, moim mężem, na randkę. Także będziemy dzisiaj robić sobie ciekawe rzeczy. Jeszcze nie wiem co. Ja też nie wiem. Ale będziemy robić ciekawe rzeczy. No. To lecimy na Diabelski Młyn najpierw, w pierwszej kolejności. No więc jedziemy właśnie Diabelskim Młynem. Czekamy teraz, aż ludzie się załadują. No, także szaleństwo totalne. W sumie jeszcze nigdy w życiu nie jechałam Diabelskim Młynem. Naprawdę! Nigdy w życiu nie jechałam Diabelskim Młynem. Także zawsze pierwszy raz. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas. No więc jako dziewica diabelsko-młynowa uważam, że wyjście, że jazda na Diabelskim Młynie była bardzo udana, bardzo fajna. Tobie się też podobało? No pewnie, że tak, to mi się nie podoba. Fajnie było, 3 kółka zrobiliśmy. No, 10 euro lżejsi. 10 euro lżejsi. No, ale co tam. No, dobra. To uciekamy bawić się dalej. Wyszliśmy jeszcze do Penisa, także... Dla dziewczyn udało się kupić takie, znaczy jeszcze nie kupić, bo dopiero kupimy takie dekoracyjne, świąteczne ubranka. Żarło. Dostałam właśnie gofra z czekoladą, bananem, lodami i kremem. Także jestem szczęśliwa. Ja miałam gofra z czekoladą, bananem, kremem, a teraz Tomek ma też to, co lubi. Hot dog. Niam, niam. Hot dog z cebulką i musztardą.
Także obydwoje jesteśmy zadowoleni. Prawda? Mhm. Teraz idziemy na pokaz. Dostałam jeszcze żelki, także obiadanie się ciąg dalszy. A Tomek ma jakieś indyjskie jedzenie. Sambar wada. Indyjskie jedzenie. Podobno najbardziej popularne w Indiach, tak mi powiedział tutaj pan, który jest obok. Zobaczymy. Co to jest? Wygląda jak klopsy. Daj giza. To jakieś ciasto. Co się kary. No, to może niekoniecznie. Pikantne. No. Dosyć pikantne. Taka bułka jakby. Taka bułka, no. Rozmiękczona w sosem. Ale znaczy nie najgorsze. Zwłaszcza jak na sos curry, za którym ja nie przepadam. Ja nie jestem wielkim fanem sosu curry. Nowość, że to było coś innego, a teraz to jakby już jest powtórka z zeszłego roku. No ale tak czy inaczej pobawiliśmy się fajnie, prawda? No ba, oczywiście, że tak. No, także teraz już jedziemy do domu, bo jest już bardzo późno. I tak mama pewnie będzie musiała położyć dziewczyny spać. Także... No, dobra. To w takim razie żegnam się z wami. I do zobaczenia jutro w kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się, pa!